Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Celes. Odpowiadam na pytanie. Czy Agnieszka Z. zostanie zwolniona lub sama odejdzie z firmy w najbliższym roku? Czy Agnieszka Z. zostanie zwolniona lub sama odejdzie z firmy w najbliższym roku? Pyta Celes. Najpierw sprawdzimy, czy Agnieszka Z. zostanie zwolniona w roku 2022 z obecnej firmy, a drugi rozkład to będzie, czy Agnieszka Z. sama w 2022 roku odejdzie z obecnej firmy. Mam nadzieję, że to będzie odpowiadało. Tak więc, czy Agnieszka Z. zostanie zwolniona z obecnego miejsca pracy w najbliższym 2022 roku? Czy zostanie zwolniona? Dobrze. I czy sama odejdzie z firmy w 2022 roku? Czy Agnieszka Z. sama odejdzie? Tak. Nie zostanie zwolniona. Sama odejdzie po prostu według kart, ale już tłumaczę. No to są jasne karty, dobrze. Czy Agnieszka Z. zostanie zwolniona z obecnej firmy w 2022 roku najbliższym, tak? Co jest na tak czwórka kielichów? To mówi o takim patrzeniu, ale nie widzeniu, tak? Czegoś patrzę, ale nie widzę. Czwórka kielichów bardzo często mówi o tym, że czegoś nie dostrzegamy. Nie widzimy czyjejś wartości albo czegoś wartości. Albo po prostu nie dostrzegamy tego, co mamy przed nosem. Również przegapiamy szansę, tak? To taka energetyka. Co jest na nie? No zmiany. As Buław mówi o takich intensywnych, ognistych zmianach, temperamentnych. Tak, dzisiaj jest A, jutro będzie B, dzisiaj jest tak, jutro będzie inaczej. To są takie nagłe, temperamentne, dynamiczne zmiany, tak? Taki stan zapalny. Po prostu zmiany ogniste. No ale one są w negatywie, czyli ich nie będzie. Ich wcale nie będzie. Pani Agnieszki Z. nie będzie chciał nikt zwolnić w 2022 roku. No i karta Rada, karta Słońca. No karta Słońca ciężko by mówiła o czymkolwiek złym, tak? Karta Słońca jest najpiękniejszą kartą, jaką w ogóle wychodzi w tarocie, tak? Karta Słońca mówi o spełnionych marzeniach, o zrealizowanych planach, o tym, że mamy wspaniałe otoczenie, które nam sprzyja, że cały wszechświat nam sprzyja, że możemy naprawdę realizować wszelkie swoje pragnienia i będzie nam wszystko dane, tak? Że będziemy czerpać z losu, a los jakby z nas będzie czerpał. To jest cudowna energetyka, cudowna. I tutaj naprawdę, no, według kart nie ma mowy w ogóle o czymś takim jak zwolnienie, tak? Absolutnie nie, według kart. Natomiast czy Agnieszka Z. sama odejdzie z firmy w 2022 roku? Co jest na tak kartach Księżyca? To są lęki, obawy, to są różne niepokoje, strachy, różne takie toksyczne myśli, tak? Ale to wszystko jest tylko i wyłącznie na poziomie głowy, tak? Na poziomie naszej głowy. No wiele się dzieje na poziomie naszej głowy, naprawdę. No i niestety wiele złego. Także w rzeczywistości to wszystko nie istnieje, nie funkcjonuje. No ale niestety to na poziomie jakby głowy, intelektu pani Agnieszki istnieje, te lęki, jakieś fobie, smutki. No i one po prostu tutaj biorą górę czasami, tak? Co jest na niej szóstka buław? Szóstka buław generalnie mówi o zwycięstwach, tak? Ale w negatywie może mówić też o słomianym zapale. Także ważne, żeby pani Agnieszka Z. nie wykazywała się jakby w tym wszystkim słomianym zapałem, no bo to może niestety pokrzyżować plany, czy też poprzeszkadzać w wyborze dobrej decyzji, tak? W wyborze dobrej drogi. No i karta rady, dziesiątka mieczy. No dziesiątka mieczy to jest definitywne zakończenie czegoś, tak? Dziesiątka mieczy mówi o tym, że coś spada na nas jak grom z jasnego nieba, no i jakby już nie ma odwrotu, tak? To jest definitywne zakończenie. No, czyli definitywne zakończenie w przypadku pytania o odejście z firmy, tak? No, no tak, no. No tak. No odejdzie sama.
Natomiast dołożyłam sobie tutaj jeszcze kartę, tak żeby dointerpretować. Tu mamy kartę jakby z tego odejścia, to wcale nie będzie pani Agnieszka jakaś smutna, bo tutaj mam kartę trójki kielichów i kartę gwiazdy, tak? Więc to są, no cóż, najpiękniejsze karty, chyba jakie mogą być, no jedna z najpiękniejszych, tak, kart w tarocie po prostu. Trójka kielichów, radość, świętowanie, zadowolenie, sukces, zwycięstwo. Ucztowanie, powody do ucztowania, to jest świetne towarzystwo, po prostu no karta impreza, tak? Dalej, karta gwiazdy, karta spełnionych marzeń, tutaj jest po prostu no niesamowita energetyka, świętowanie, bo spełniłam swoje marzenie, tutaj pani Agnieszka spełnia marzenia, wszystkie swoje zamierzenia, marzenia, plany, jakieś imaginacje, wszystko tu się spełnia po prostu, cudowna karta, cudowna energetyka. Tutaj mamy kartę sprawiedliwości, czyli rozliczam się z czymś, tak? To jest również karta karmy. Czyli karta karmy mówi o tym, że to, co dajemy, to, co daliśmy, to wróci do nas, tak? Ale również to jest karta podsumowań, rozliczaj się z samym sobą, z przeszłością, z ludźmi. Dalej mamy kartę koło fortuny, czyli coś się o 180 stopni obraca, tak? Sytuacja. To jest karta jakby pochodząca z losu. Wydarzenia, które tu będą miały miejsce, nie wiemy jakie wydarzenia, ale one będą miały wpływ na dalsze decyzje, na dalsze losy, na dalszy bieg zdarzeń, tak? No i tutaj chyba nie będą one do końca takie, tak wspaniałe jak te tutaj, ponieważ tu mamy jakieś rozczarowanie, tak? Ale może jeszcze dołożymy, dopytamy. No, ale finalnie jest okej, tak jakby, no, już jakby wyszło poza pytanie, ale finalnie jakby jest okej. Rozczarowanie, dalej mamy 7 kadenarów, czyli są czekanie, tak, ziarenko już zostało zasiane, czekam na plony. Dalej taka troszeczkę karta zachowawczości, taka, no, karta braku rozwoju, że tak powiem. No, ale już tu finalnie karta maga, 6 kadenarów. Pani Agnieszka jest magiem, czyli mistrzem w swojej dziedzinie, ma wszelkie narzędzia, atrybuty w dłoniach, żeby osiągać sukces i osiąga sukces. Tutaj jest karta szans na wyciągnięcie ręki, ale również do finansowej dotacji. Ta karta mówi o tym, że szansa już jest za rogiem, że stoi za rogiem, że tylko wystarczy po nią sięgnąć. No, także po prostu, no, ogromna szansa i też korzyści na tle zawodowo-finansowym dla mistrza w swojej dziedzinie. No, tak karty pokazują. Także finalnie, według kart pani Agnieszka Z nie zostanie zwolniona, lecz sama odejdzie z firmy w najbliższym 2022 roku. No i to odejście jakby będzie na początku ogromnie szczęśliwe, później trochę będzie rozczarowanie, no ale finalnie jest super. No tak to wygląda. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze i Celest, tak, i pani Agnieszce Z. Dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.